Witam. Dzisiaj przetestuję kartę Ethernet pod USB typu C firmy Ugreen. Kiedy takiej karty potrzebujemy? Jeśli w naszym laptopie jest karta do 100 megabitów lub w ogóle nie ma karty Ethernet, tylko jest same o Wi-Fi, wtedy możemy taką kartę zakupić, to jest do 1 gigabita. Zaraz sprawdzimy na laptopie, jaką ma maksymalną przepustowość. Żeby nie przedłużać, zobaczymy zawartość opakowania. Jak widzimy, jest adapter. Tu ma wbudowane dwie diody, żeby wiedzieć, w jakim stanie jest podłączona sieć, czy jest do 100 megabitów, czy do 1 gigabita. Oraz wyjście USB typu C do komputera, telefonu, Nintendo. Sprawdzimy na tych urządzeniach, czy to działa. Oraz w pudełku jeszcze mamy instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Dobrze, podłączymy adapter pod komputer i zobaczymy jego maksymalne osiągi w sieci zamkniętej. Teraz Wam opowiem, jak wykonam test adaptera Ethernet pod USB typu C firmy Ugreen. Jak widzicie, mam tu jednego laptopa. Tu jest drugi laptop. Router firmy Tenda. One są połączone w tej chwili w sieci wewnętrznej. Na obydwu komputerach jest aplikacja iPerf do testowania połączenia wewnątrz sieci. Najpierw wykonam test karty, która jest wbudowana w laptopa, żeby mieć porównanie, co możemy osiągnąć w sieci wewnętrznej. I takie karty są nam potrzebne, jak nie mamy wbudowanej karty w laptopa lub jeśli jest w laptopie karta do 100 megabitów. Wpisuję w tej chwili IP komputera, na którym ustawiony jako serwer. Średnia wyszła 866 megabitów. Zrobimy drugi raz taki sam test, żeby mieć porównanie, czy na pewno jest poprawnie. Tu wyszła średnia 900. Teraz odłączę kabel od karty sieciowej. Podłączymy adapter Ethernet pod USB typu C. Automatycznie go komputer powinien wykryć. Jak widzimy, kontrolki się świecą. Nie wiem, czy widzicie. Wykonujemy taki sam test. Średnia wyszła 819. Wykonamy drugi raz test. Nawet widzimy, że jest lepiej niż na karcie wewnętrznej. Tu mamy teraz 910. Za chwilkę podłączę ten adapter pod telefon. Zobaczymy, czy go telefon wykryje i czy będzie działało. Jak widzicie, nawet w tej chwili jest lepiej niż po karcie wbudowanej. 923 megabity. Śmiało mogę, jeśli chodzi, jak nie macie w komputerze karty Ethernet, śmiało polecam Wam kupić taką adapter USB typu C. Jeśli macie wolne Wi-Fi, a możecie podłączyć kabel Ethernet, to będzie bardzo dobrze działało. Teraz przetestujemy kartę Ugreen na telefonie komórkowym. Jak widzicie, mamy Wi-Fi wyłączone, pakiet danych też wyłączony. Podłączymy kartę pod USB. Tu będziemy testowali akurat przez operatora prędkość, ponieważ nie ma aplikacji iPerf na Androida. Czy na wcześniejsze modele był? Jak chciałem przeglądać na ten telefon, to wyskoczył komunikat, że jest zbyt nowy system.
Jak widzicie, jest około 200. Tu akurat oparto daje 300 na 25. Dlatego wykonywałem test w sieci zamkniętej, żeby można było w pełni tą kartę przetestować, a nie tylko do operatora, bo wiadomo, że też spadki są na prędkościach u operatora. Jak widzicie, prędkość 209, średnia na 23 megabity. Dobrze, zobaczymy, czy działa to z Nintendo Switch. Teraz wykonamy ostatni test na Nintendo, czy wykryje kartę Ethernet pod USB typu C. Jak widzisz, nie byliśmy do niczego podłączeni. Tutaj diody migają. Za chwilę powinno wykryć. Już wykryło nam kabel Ethernet. Prędkość do serwerów Nintendo też jest. Akurat jak widzimy, to jest 71, tylko na telefonie było około 200, ale jak widzicie, na komputerze maksymalna przepustowość karty jest około 1 gigabita, tam było 900 z groszami. Jeśli nie macie w komputerze karty Ethernet, warto w taki adapter zainwestować do komputera, jeśli chcecie mieć stabilne oraz szybkie połączenie z internetem. Jeśli się Wam test podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.